z Ewangelii, przyprowadzili mu głuchoniemego i prosili go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka, a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Effata, to znaczy otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus uzdrawia chorego człowieka. To nic nowego, ale tutaj widzimy, że czyni to poprzez symboliczne gesty. Człowiek, który przez swą chorobę miał bardzo ograniczony kontakt ze światem, teraz doznaje otwarcia, zaczyna słyszeć, zaczyna mówić. Odmiana zaskakująca, a jednocześnie odmiana bardzo radosna. Słyszy, mówi. Ten, co był zamknięty przez chorobę na ten wymiar życia na świecie. Odmiana, która zadziwia i pokazuje, jak ważne jest doświadczenie, wręcz fizyczne doświadczenie bliskości Jezusa. Tak Pan działa w naszym ludzkim życiu. To Jego słowo Effata, otwórz się, urasta tutaj do rangi symbolu, znaku diametralnej odmiany, jaka może dokonać się w człowieku, dokonać się we mnie. Maryja staje na naszej drodze duchowej. Ona uczy nas otwarcia na Boga, jej gotowość, by pełnić wolę Pana, a jednocześnie otwartość na Jego plany pokazuje, jak w takiej postawie człowiek może stać się narzędziem Bożej obecności w świecie. Pozwólmy, by Pan nas dotknął swoją łaską. Nie tylko my coś czynimy dla Pana, ale dajmy Jemu przestrzeń w sobie, by On działał, by posłużył się nami. Który się z niby święci międwoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu.